Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę filmik o mojej porażce, gdzie straciłem bananowca. To nie jest tylko kanał o roślinach, które mi bardzo ładnie rosną, tylko o tych, których popełniłem złe błędy i po prostu mi padły. Tutaj mamy bananowca Cavendisha, który miał gdzieś, wielkość patyczka, może 2 razy większy. Był po prostu. Ja wiem, może 20-30 cm miał banan. No i po prostu mi padł. Padł dlaczego? Bo stał w domu w temperaturze w tym pokoju 27 stopniach. Tu jest cały czas 27 stopni. No i po prostu bananowiec mi padł. Zablokował się, przestał kręcić liścia, padł mi. Ale na początku się przejęłem, ale nie przejęłem się, bo potem tego bananowca odkopałem. I zobaczyłem, że ma bulwy podziemne. Ma podziemne takie jakby wystające kiełki, z których wychodzą odrosty. I tak, bananowca przesadziłem do ziemi. Postawiłem go na kaloryfer odkręcony na maksa. Kaloryfer odkręcony na maksa jest cały czas. Banan na nim stoi, podlewam go. Na kaloryferze jest 60 stopni, ale ta donica w ogóle nie jest aż tak ciepła. Nie nagrzewa się aż tak. No i co? Ścięłem przy ziemi. Tutaj sobie to podeschło, ta rana. No i po prostu zakopałem, czekałem, postawiłem na grzejniku, bo oczywiście, że ciepło. Korzenie łatwo wypuści, ładne korzonki, pójdą odrosty. No i odrosty wyszły. Podziemnych takich bulw było 5, jak liczyłem. Podziemnych bulw było 5, co wystawały, takich jakby odrostów, z których by coś wybiło po prostu. No i tak, tutaj jak już widzicie, albo może nie widzicie, już wam przybliżę tu, wybiło mi z dwóch oczek na razie. Jeden banan, drugi banan. Tych oczek było 5 takich kiełków, z których coś wybija. Było 5, na razie wybiło z dwóch. Na razie wybiło z dwóch. Tutaj jest trzeci, który wystaje, taki kiełek. Tutaj jest czwarty. Ale było ich 5. Możliwe, że było ich nawet 6. Albo jeszcze więcej, ale ja nie liczyłem. Ale nawet jeżeli wyjdą 2, to się będę cieszyć, bo padł mi jeden banan, a będę mieć teraz 2. Także to jest szczęście w nieszczęściu, bo padł mi banan. Ale za to będę mieć teraz kilka ich, bo z odrostów mi wypuściły. Także jestem szczęśliwy, zadowolony. No i po prostu, no fajnie, fajnie, bo padł mi banan, ale będę mieć odrosty. Także dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli ktoś nie subskrybuje, zostawić łapeczkę w górę, jeżeli Wam się spodobało. Oraz możecie zostawić łapeczkę z górę ze względu na to, żeby mnie zmotywować do dalszego nagrywania, no i powiększania hobby i kolekcji. Także dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.